Scena przedstawia ten sam pokój. Ranek, story podniesione, szare światło dnia zimowego. Pod nierozpalonym piecem drzemie na stołeczku niskim Hanka, owinięta w chustkę czarną. Za podniesieniem zasłony słychać wicher łopoczący o szyby. Chwila milczenia. Słychać tylko, jak Hanka oddycha ciężko i od czasu do czasu jęczy Jezus. Drzwi otwierają się, wchodzi cichutko Bela w barchanowej spódniczce białej, koszulce i narzuconym na plecy barchanowym kaftaniku. Włosy ma rozpuszczone, w rękach bułka i garnuszek z kawą. Chwilę się waha, biegnie do drzwi sypialni małżeńskiej, słucha, wreszcie wraca, pochyla się nad Hanką i delikatnie, ostrożnie budzi ją. Andziu, Andziu, zbudź się. Ha? Co? Zbudź się, moja biedna Andziu. Ach, to wielmożna panienka. Ja zaraz po mleko. Trze oczy. Nie, nie. Ty już teraz nie pójdziesz po mleko. Już kucharka przyniosła. Ja się śniadaniem zajęłam. A wielmożna pani? Mama słaba, leży. Masz trochę kawy, napij się i bułkę zjedz. Przypomina sobie. Ach, tak, tak, zapomniałam. Teraz już wiem. Zaczyna płakać. O Jezu, Jezusieczku. Czego płaczesz? Teraz wszystko na najlepszej drodze. Najgorsze przeszło. Już mamcia wie o wszystkim. Nie chcę pozwolić, ale musi. Tylko teraz ty i Zbyszko musicie być stałymi i przemóc wszystko swoją miłością. Mama sama będzie wzruszona. Ja pójdę w piecach palić. Nie, nie daj spokój. Lepiej, żebyś już się do niczego nie mieszała, bo jak zaczniesz znów być służącą, to będzie jeszcze gorzej. Siedź tu spokojnie i czekaj, co będzie. A bielizna niezmaglowana. Nie turbuj się. Teraz się przyjmie pokojową i ona już za ciebie to wszystko zrobi. Ty teraz jesteś narzeczona Zbyszka. To przecież nie możesz chodzić do magla ani w piecach palić. Pij kawę, moja złota. Dziękuję, panience. Nie mogę. Mnie tak od tego wczorajszego, że aż, no... Obciera nos. O Jezu! Przykuca przed nią. Moja Andziu... Ja wiem, że to przykre przejście, ale trudno. Zobaczysz, że jeszcze będziesz bardzo szczęśliwa ze Zbyszkiem. Ubierzesz się inaczej, natrę ci ręce gliceryną, nauczy cię ładnie pisać, nie będziesz nic robić. Ech, gnić bez roboty. Ha, będziesz mieć inne zajęcie. Potem ja będę zawsze z tobą i przy tobie. Ja za mąż nie pójdę, bo ja nie mam zdrowia. A mamcia mówi, że do za mąż pójścia to trzeba mieć końskie zdrowie. I właśnie chciałam ci powiedzieć, że co do tego jakiegoś dziecka, coś ty mówiła, co ja nie rozumiem, to jeżeli ty już byłaś zamężna i boisz się, że niby podobno mężczyźni niechętnie się żenią z wdowami, co mają dzieci, to nie bój się. Ja się tym dzieckiem zajmę, wychowam. A co by mi mamcia dała na wyprawę czy na posad, to dla dziecka oddam. Ja sobie tak umyśliłam dziś w nocy. Ja chciałam iść do klasztoru, bo tam cicho i tak miło musi być za murami, jak dzwonek rano dzwoni w maju. Ale przecież i na świecie można mieć ciszę. I wolę się dla ciebie poświęcić. No, no, jedz bułkę, jedz. A ty za to musisz być dla mnie bardzo dobra i mówić do mnie, moja złota, dobra, kochana Melu. No, powtórz.
Co też panienka... Mów mi, Melu, a ja tobie, Andziu. Kiedy Johanka? Nie, jak Zbyszkowa żona, to Andzia. Hesia wpada w jednej pończoszce, skacze na jednej nodze. Pycha, 9 blisko, w domu cisza, pensja się wściekła na dziś. Pycha! Cicho, cicho, mamcia chora. Dziś cały dom chory, nikt nie idzie do roboty, tylko tatko naturalnie. Do Hanki. Cóż ty, bel, ser, a, ha, 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 ser, wóz, czupiradło. Hesiu, jakże tak można? Cóż ty to na serio bierzesz? Przecież to cała komedia, gzy, nic więcej. Zimno tu, w piecu nie palą. To są zaburzenia familijne. Nagle siada przy Hance. Powiedz, czy ty pierwsza zaczepiałaś Zbyszka, czy on ciebie? Że też się panienka Boga nie boi. O, już się nauczyłaś Boga wzywać nadaremno. Jeszcze do naszej familii nie należysz. Hi, 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 hi. Czy ty sobie wyobrażasz, ciućmo jedna? Czy cię Zbyszko z tobą naprawdę ożeni? Hanka płacze. Hesia, nie rób jej przykrości. Ale nie, nie. Przyobiecuję być nawet dróżką i powieść do ołtarza uroczą oblubienicę. Patrz, Mela, jak mi nogi od wczoraj urosły. Zaziębisz się. Też same. Dulska blada, w szlafroku, głowa zawiązana. Co tu się dzieje? Wy tutaj? Nie na pensji? Nie ma nas kto odprowadzić. Ja pójdę. Ty? Odprowadzać panienki. No, no. Idźcie się ubrać. Ale z pensji nie ci, mamciu. Naturalnie. Wszystko tak i to przez... Mela całuje matkę w rękę. Czego chcesz? Mamciu złota, daruj im. Nie gniewaj się. Już ona ci całe życie... Proszę się do tego nie mieszać. Mela odchodzi do swojego pokoju ze spuszczoną głową. Do Hanki. Ty idź do pokoiku, gdzie się składa brudną bieliznę. Tam siedź, nie ruszaj się, aż cię zawołam. Z kucharką ani słowa, ani z nikim. Rozumiesz? Twoja matka chrzestna, tata Drachowa, co prała 2 razy, zawsze mieszka na świętego Józefa? Tak, proszę wielmożnej pani. Dobrze. A teraz idź. Hanka odchodzi do sypialni małżeńskiej, do Hesi. Posłałaś list do ciotki? Posłałam. I powiedziałam, żeby stróż prosił, że mamcia prosi, żeby ciocia zaraz przyszła. Dulska siada zgnębiona. Proszę mamci, może prochy pościerać? Dulska robi gest, że jest jej wszystko jedno. Chwila milczenia. Proszę mamci, czy Zbyszko naprawdę się z tym czymś ożeni? Daj ty mi spokój. Ja też myślałam, że to niemożliwe. Choćby ze względu na nas. Czy kto porządny później starałby się o mnie albo o Melę? Daj ty mi spokój. Zresztą Mela to mniejsza, bo ona i tak na starą pannę idzie. Ale ja? A ja ci mówię, daj ty mi spokój, bo się na tobie skrupi. Tylko proszę mamy, ja nie rozumiem, jak mamcia tego nie widziała. Ja to już od dawna wypenetrowałam. Ja... Dulska, Hesia, Zbyszko, ubrany jak do wyjścia, kręci się chwilę po pokoju. Gdzie Hanka? Milczenie. Pytam się, gdzie Hanka? Oblubienica z lemermuru, prądle myje. Proszę więcej jej nie używać do kuchennych posług. Gdzie Hanka dziś spała? Milczenie. Pytam się, gdzie Hanka dziś spała? Na stółeczku pod piecem. Ręce w małdrzyk, a buzia w dziób. Trzeba inaczej się nim zająć. Milczenie. Bo jeżeli, no zresztą, ja wychodzę. Za chwilę wrócę. Muszę jakiś porządek zrobić.
postaw łoże pod baldachimem w salonie. Milcz! Nie chce mi się, nie chce mi się. Cakewalk, cakewalk. Robi kilka pas. Hanuś, słodka narzeczona. Dziewczę z buzią jak malina. Idź ty. Wychodzi szybko. Strach. Jeszcze czegoś podobnego, jak długo żyję, nie widziałam. Nadsłuchuję. Stróż jest w kuchni. Dowiem się. Tylko wie mamcia, ja wątpię, czy ciocia przyjdzie, bo strasznie była wczoraj naindyczona. Idź no, idź. Wychodzi Hesia. Dulska zawiązuje mocniej głowę. Słyszy trzepanie dywanów, nadsłuchuje, porywa się, biegnie do okna, otwiera i krzyczy całkiem innym głosem. Nie wolno! Na dziedzińcu się trzepie! Nie wolno! Wraca. Ciocia powiedziała, że przyjdzie zaraz. Teraz idź, ubierz się. A potem, żeby troszkę na spacer, co? Co ci w głowie? Tu taki szkandał za pasem, a ona na spacer. No dobrze, dobrze, już idę. Wybiega do siebie. Dulska, Julia Siewiczowa, w płaszczu, w matince, z godnością. Ciocia mnie wezwała? Tak. Właściwie nie powinnam przyjść po tak dotkliwej obrazie, ale w nieszczęściu powinno darować się winy. Cóż zatem ciocia sobie życzy? Z nagłym wybuchem. Zlituj się, ratuj! Wybaw mnie z tego położenia. Przecież taki ożenek dla Zbyszka to ostatnia zguba. Jak ja ludziom w oczy spojrzę. Moja ciociu, sama ciocia piwa naważyła. Ja radziłam odprawić Hankę. Ale kiedy ci wytłumaczyłam, dlaczego ją trzymam, sama się zgodziłaś, że tak lepiej. To przecież zrobiłam dla jego dobra. Patrzeć już nie mogłam, jak się wisusował. To się nieraz robi. Ja nie pierwsza i nie ostatnia. Tak, zapewne. Radź, ratuj. Ty masz doskonały złodziejski spryt. Ty coś wymyślisz. Przede wszystkim weź tę Hankę do siebie. Wyrzucić jej nie mogę, bo obniesie nas po mieście. U ciebie będziesz ją pilnować, żebyś z nikim nie pyskowała. A cóż, co to, to nie. Dziękuję za taki mebel. Nigdy nie wiadomo z takimi, co w trawie piszczy, ale trzeba rzeczywiście coś zrobić. Bo i dla nas samych to bardzo nieprzyjemne. Mój mąż aż jeść kolacji nie mógł, jak się o tym dowiedział. Czy ona ma jakąś rodzinę? Ma tu tylko matkę chrzestną, Praczkę. Trzeba ją tu sprowadzić. Posłałam po nią kucharkę. Może się coś wyda o tej Hance. Może ona już dobrze tam na wsi się bawiła, jeżeli się Zbyszko dowie. Może według mego przekonania Zbyszko jedynie tylko na złość cioci robi to wszystko. Z wybuchem. Na złość mnie? Matce? I jej tu dzieci. Takem go chowała. Woziłam się z nim do Rabki. Jak była ta matura, co to niby... No pokierowałam go do prokuratorii skarbu. A tu? Płaczę. Proszę cioci się uspokoić. To nic nie pomoże. Tu trzeba radzić energicznie. Co ona mówi? A cóż ona może mówić? Nic. To jeszcze całe szczęście, że ona zdaje się głupia. Bo jakby tak wzięła na kieł, niech jej ciocia da wódki i chleba z masłem. Co? Już ja wiem, co mówię. Miodem się muchy bierze, a nie octem. Dulska, Julia Siewiczowa, Tadrachowa. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. A, to wy? Do Julia Siewiczowej. Ta Praczka. Rączki całuję wielmożnej pani gospodyni. A cóż to? Będzie znów duże pranie? Niech mnie ciocia pozwoli. Do Tadrachowej. Nie, moja dobra kobieto. My tu was wezwali z całkiem innego powodu. Rączki całuję. Tu chodzi o Hankę. A. Widzicie, tak się stało. Hance trafia się doskonały mąż. Cóż ty? Zaraz, ciociu. Doskonały mąż. Otóż ponieważ to jest poczciwy rzemieślnik, wychowanek cioci, więc my chcemy naprzód wiedzieć, jaka też to uczciwość Hanczyna, bo to w takiej małej mieścinie to rozmaicie. Jak to pani Tadrachowa wie? No, tak.
wielmożna pani. Niby to swoja rzecz. Właśnie, więc co do Hanki, jak się ona tam sprawiała w domu? Tylko niech Tradachowa powie pod przysięgą, jak nas powiedzi, bo to ważna sprawa. Niby co do Hanki, a wielmożna pani, to dziewczyna była jak szklanka, nawet rysy nie było. Moglibyście to przysiąc? Przed Najświętszym Sakramentem, za nią jak za siebie. Na ten finasz wach. To insza inszość. On się z nią zaręczył, ale co do tamtego, to o, tylko że nie było pieniędzy, niby na gospodarstwo, więc bez to się to ślimaczy. Ale to całkiem uczciwie i honorowo, to sam ksiądz proboszcz może poświadczyć. No, a tu w mieście? A, to już chyba wielmożna pani gospodyni wie, bo przecie dziewczyna niby tu, jakby pod opieką. Chwila milczenia. Może się pani Tadrachowa wódki napije? Rączki całuję wielmożnej pani. Ja przysięgłam od wódki. Śmieję się. Julia Siewiczowa śmiejąc się. Ale od likierku? No, chyba... Do Dulskiej. Daj, Anielko, coś słodkiego. Dulska wychodzi. Pani Tadrachowa myśli, że Hanka może z czystym sumieniem iść za tego, co jej się trafia? Proszę wielmożnej pani, jak się jemu podoba, to chyba nie będzie taki skrupulant. To u państwa takie wymysły, a potem czy ja wiem? Dulska wraca z kieliszkiem likieru i stawia przed Tadrachową. Pijcie! Rączki całuję. Piję. Dobre. Aż mdli takie dobre. Więc? Też same, Zbyszko. Rączki całuję wielmożnemu młodemu panu gospodarzowi. Rączki całuję. Czekajcie no. To wyście mi kiedyś nosili ubranie do krawca? Ja, wielmożny panie, po ostatnim praniu. Wy jesteście krewna Hanki? Matka chrzestna. A to się doskonale składa. Muszę was zawiadomić, że ja się z Hanką żenię. Wielmożny pan ze mnie głupią robi? Żenię się. Patrzy na Dulską. Żenię się i to bardzo prędko. Chodziłem się dowiedzieć, jakie formalności, gdzie Hanka chrzczona. Trzeba prędko jej metrykę. Rozumiecie? Zresztą przyjdźcie jutro. To się wszystko ułoży. Wychodzi do siebie. W imię ojca i syna. Chyba wielmożny młody gospodarz jest pomylony albo bardzo na honorze delikatny. Jak wy to rozumiecie? Ano, proszę wielmożnych pań. Ta ja ślepa nie jestem. Ja przecie widziałam, co i jak jest. Dość było popatrzeć, jak Hanka przymizerniała, a beczy po kątach, a do mnie wpadała. Ja jej zawsze mówiłam, nie becz, pan jest godny z rodziców świętych, pan cię zabezpieczy. Ale żeby się aż żenił? A cóż wy myślicie, że ja pozwolę na to małżeństwo? A broń mnie Boże, bez błogosławieństwa mamusi my na to do ołtarza nie pójdziemy. Ale chyba wielmożna pani gospodyni nie będzie dęba stawiać, żeby się uczciwa rzecz nie stała. Skoro młody pan tak chce, to już od Boga natchniony, aby sierocie krzywdy nie robić. Całe jej wiano była ta uczciwość, a dziś nikt jej nie weźmie, bo bogactwem swego pohańbienia nie przykryje. A jeno jeszcze pieniędzmi ludziom oczy mydlić można. Tak, macie rację, pieniędzmi. Może jeszcze kieliszeczek, Anielciu? Nie mam więcej. Odprowadza Dulską. Ciociu, może ofiarować pewną sumę. Jezus Maria, tylko się za kieszeń trzymaj. Trudno. Pomów ty jeszcze ze Zbyszkiem, moja droga, może on ciebie usłucha. Bój się Boga płacić. Jak on powie, że nie chce, to się wszystko ułoży. Pomów z nim. Dobrze, ale ciocia wie, że to będzie trwało. Do Tadrachowej.
Więc powiadacie, że pieniądze... To grunt, wielmożna pani. Taki już teraz świat. Jeden Judasz drugiego za pieniądze sprzeda. Oj, czasy nastały. Ani paszy dla bydła, ani uczciwości ludzkiej. Macie rację. My tu jeszcze z gospodynią chcemy się naradzić. Co do Hanki, jakaż tu rada? Młodzi chcą jedno drugie. Wielmożna pani nie będzie twarda. Przecie dzieje się to i po hrabskich domach, że się z niższymi żenią. A Hanka znów jest i ślubna, i znowu nie takie tam co, bo też z familii zasiedziałej, choć stanu murarskiego. Idźcie no tylko do jadalni i czekajcie, aż was zawołamy. Całuję rączki, pani gospodyni. Idę już. Panu Jezusowi oddaję. Całuję rączki. A niech mamusia nie będzie twarda. Wychodź. Dulska Julia Siewiczowa Mela. Słyszałaś? Mamusia? Jak to sobie prędko taka pani pozwala? Dusi mnie formalnie. No. Będę mówić ze Zbyszkiem. Niechże ciocia idzie do swego pokoju. Proszę cioci. Zlituj się, zrób wszystko, co można. Powiedz, że ja i Felicjan tego nie przeżyjemy, że się go wydziedziczy, że złamanego centa nie dostanie nigdy, że... Dobrze, już wiem. Tylko niech ciocia mnie zostawi samą. Idę, bojaś ty. Zrób wszystko. Ja już z sił opadam. Wychodzi. Mela we drzwiach. Psst. Ciociu, a czego chcesz? Cóż mama pozwala? Proszę Neli iść do siebie i nie pokazywać się tutaj. Ach, Boże, co to będzie? Znika. Julia Siewiczowa, Zbyszko. Julia Siewiczowa chwilę się waha. Potem podchodzi do drzwi Zbyszka. Zbyszko, proszę cię tu na chwilę. O co chodzi? No wejdźże tu. Trudno, ażebym ja do ciebie wchodziła. Jestem na to i za stara, i za młoda. We drzwiach. Właściwie czego chcesz? Przede wszystkim nie patrz na mnie jak na wroga. Bo ja twoim wrogiem nie jestem. Mimo twego obchodzenia się ze mną. Mnie się zdaje, że ty nawet będziesz rad pomówić z kimś, kto ma zdrowy rozsądek i z boku patrzy na twoje postępowanie. Chodź no tu, nie ciskaj się. Przecież o wszystkim można podyskutować. Wchodząc do pokoju. Jeżeli o Hance, to nie ma żadnej dyskusji. Tak będzie i basta. Naturalnie. I nie wyobrażaj sobie, że ja jestem przeciwna twemu projektowi. Owszem, skoro chcesz naprawiać, tylko namawiać się na to, co należy. Ciocia chciała, żebym twoją narzeczoną wzięła do siebie, ale... No? Odmówiłam. Czemu? Mam męża. A tam nie ma zmysłu moralnego, jak u takiej dziewczyny. Nigdy nie wiadomo, co i jak. Czy to mi miałaś do powiedzenia? Ach, czekaj. Coś z Hanką trzeba zrobić. Ma nową służbę i nie pójdzie na stancję. Ją oddasz. Boże drogi, takie milion. To ostatnia zglinizna i rozpusta. A przy takich instynktach do dnia ślubu nie może na pensję, ale wątpię, czy wezmą. A potem... To są wszystko drwiny. Wątpię, czy mamcia ją będzie mogła długo trzymać w składziku. Cóż więc zrobisz? Zbyszko chodzi po pokoju i milczy. Julia Siewiczowa patrzy za nim. Naturalnie. Już o jakichkolwiek relacjach ze światem mowy być nie może. Gwiżdża na świat. Masz rację. I ja także, ale żyjemy w ciągłym kontakcie. Pluję na kontakt. Naturalnie. Tylko musicie sobie sami wystarczyć. Nie znam jej. Musi mieć dużą inteligencję wroconą. Zbyszko milczy. Ty to rozwiniesz, więc z moralnej strony nie ma obawy, tylko materialna. Mam ją w pięcie. Tak się mówi, ale ty masz pensji 60 zł. I prócz tego masą długów, kondykt w powietrzu, z tego we troję to nędza.
Hanka nie robi nic. Musi, chyba że będzie u niej samej sługą. No ale, ale i to, a ty przyzwyczajony do puszczania pieniędzy swoich i nie tylko. Zbyszko siada na fotelu. Tak będzie, jak powiedziałem. Tak, ale głównie o te pieniądze, bo niby z czego żyć? Wieczorami możesz pisać. Mój mąż ci da jakieś kawałki do obrabiania w domu, ale i to... Daj ty mi spokój. Bądźmy logiczni. Mieszkanie już jeden pokój z kuchenką. 25 do 30. Na życie? Gulden? Co jest nędzą? Ale skoro się kochacie, to już cała pensja. A gdzie reszta? Będę robił długi. Mamcia ogłosi. Nikt centa nie da. A rodzice jeszcze żyć mogą i 30 lat. Będziesz nędzarzem długo. Bardzo długo. No ale... Daj ty mi spokój. Boże drogi, to można tak w życiu powiedzieć. Daj mi spokój, ale ono włazi na kark jak hydra i zdławi. Podchodzi do niego i siada na poręczy fotela. Zbyszko, popatrz mi w oczy. Ty żałujesz tegoś, co zrobił? Puść mnie. Nie puszczę. Tu się rozchodzi o coś więcej, jak o głupie na złość matce. To nie na złość. Ja chciałem raz zetrzeć w proch to podłe, to czarne. Co tu jest duszą złych czynów w tych ścianach? Chciałem raz wziąć się za bary z tym czymś nieuchwytnym i... I wziąłeś się za bary. Szamotałeś, pokazałeś kły. A teraz musisz ulec. Nie muszę. Nie ulegnę. Masz siły do takiej ciągłej walki? Zbyszko milczy. Aha, aha. Nawet nie odpowiadasz. Ty jesteś zupełnie już wyczerpany. Ciebie ta jedna noc zmogła. A cóż dopiero całe takie życie? Ach ty, ach ty. Cóż ja? Ciocia powiedziała, że ja mam złodziejski spryt, tak? Bo zgodziłam się życiem i kradnę. Oto, co jest najmilszego. To jest szczyt mądrości. Walczyć Don Quixote. Śmieszne. Zresztą sam powiedziałeś. Wyciągniemy kopyta. Ty umiesz budzić we mnie kołtuna. Ależ on na chwilę w tobie nie zasnął. Ty się z nim nie borykaj. To na nic. Wiesz sam. Zresztą, co ty od cioci chcesz? Ona cię kocha. Dała ci życie. Ha, ha, ha. Ja się na świat nie prosił. To kumonał. Wychowała cię według niej najlepiej. Najlepiej? To zgroza słuchać, co ty mówisz. Według niej wszystko to zrobiła przez miłość do ciebie. I teraz ona płacze, Zbyszku, płacze. To jest matka. Zbyszko siada na fotelu zgnębiony. Julia Siewiczowa podchodzi. No, i co będzie, Zbyszko? Zbyszko milczy. No. Jest jeszcze czas. Nie. Takie rzeczy przecina się od razu. Raz, dwa, zobaczysz. Odetchniesz, jak z tym skończysz. Zbyszko, cicho. Ale jak? Już my na to poradzimy. Będzie skandal. A widzisz, mówiłeś, że ci świat nie chodzi. Chwila milczenia. Więc nie będziesz się żenił? Zbyszko milczy. I przeprosisz matkę? Za co? Zrób to. Obraziłeś ją bardzo. Ona chora. Ona biedna. Biegnie do drzwi. Ciociu! Ale krzywda się jej nie stanie. Proszę cię. Ja już w tym będę. Ciociu! Zbyszko, Dulska, Julia Siewiczowa. Ciociu! Zbyszko cofa, co powiedział. Powrócił do rozumu. I przeprasza ciocię. Dulska płacze. Zbyszko podchodzi do niej, całuje ją w rękę i mówi cicho. Przepraszam, mama, za to. A, psia krew, psia krew. Dulska do Julia Siewiczowej. No widzisz, znów klnie. Ach, to głupstwo. To nie ma znaczenia. Zbyszko z wybuchem. Ma znaczenie i to ma. Cofasz się? Tak. Będę tym, kim byłem. A, możecie być dumni. Z wybuchem nerwowym. Ach, jak ja będę teraz łotrował. Jak ja się będę teraz łotrował. Dopóki się nie ożenisz. Dobrze nie ożenisz. Z panną fajną z dobrego domu. Dopóki się dobrze nie ożenię.
z posagiem, z kamienicą, z diabłem, z czortem. Wybiega do swojego pokoju. Boże, Boże! Niech ciocia pozwoli mu wyburzyć się. Główna rzecz zrobiona. Teraz trzeba się wziąć do niej. Ciocia mi daje carte blanche. Nie rozumiem. Julia Sieliczowa dochodzi do drzwi. Ta Drachowa! Też same ta Drachowa. Rączki całuję. Jestem. Moja ta Drachowa. Zaszły tu pewne zmiany. Młody pan żenić się z Hanką nie chce. Jakże to? Sam mi to godnie oświadczył. Ale się namyślił. Tak niby? Mnie nic, tobie nic? Pod błogosławieństwem matki. To duże słowo. No, ale to krzywda dla Hanki. A ja przecie dziecka, co mu go do chrztu świętego podawała, ukrzywdzić nie dam. Nikt jej ukrzywdzić nie chce. Pani gospodyni jest bardzo zacną osobą i może tam coś, niecoś Hance da jako odszkodowanie. Dulska cicho. Nie galopuj się. Ta Drachowa milczy. No, czy ja wiem co i jak? Proszę wielmożnej pani, święty związek małżeński, a pieniądze to całkiem insza inszość. No tak, ale dobre i to. Każda inna matka to by dziewczynę wygnała bez dobrego słowa. A tu się jeszcze troszczą i chcą coś dodać. No, moja ta Drachowa, przyznajcie, że takich ludzi to mało na świecie. Ja zawsze mówiłam, że to święte państwo, ale krzywda krzywdą. Samiście mówili, że pieniądze wszystko kryją. Jak Hanka mieć będzie coś w sparkasie, to ani się nikt o resztę nie spyta. Może być. Jak myślicie? Co i jak? Proszę wielmożnej pani, to już Hanki rzecz. Trzeba mi z nią pogadać. Naturalnie. Zaraz wam Hankę przyślemy. Chodźmy, ciociu. Całuję rączki wielmożnym paniom. Dulska wychodzi. I miejce rozum. Bo to dobre serce pani, a żaden mus. Rozumiecie? Niby. Wchodzi Hanka, Julia Sieliczowa wychodzi. Ta Drachowa, Hanka. Ta Drachowa ogląda się. Chodź tu, chodź. Jak się macie? A to ci dopiero. Wiecie? No. A jakże? Chciał się żenić. A teraz nie chce. A niech go pokręci z jego żenieniem. Co mi tam po takim orzenku? Ja do tego czy co? Poniewierają mną już od wczoraj. Myśleli, że wielki cymes. Zaprzeć to. Honorowo. I byłabyś panią kamieniczną. Lepiej jak za tego fajnego finansa. Bo choć to niby coś, ale zawsze trybuletka. To moja rzecz. Ale by mną nikt nie poniewierał. Każdy ma swój honor. To ty nie obstajesz, żeby się pan z tobą żenił. Powiedziałam. Co mi taki Morowicz? Niech ta będzie moja krzywda. Oni cię tu nie ukrzywdzą. Chcą ci dać coś na rękę. Hanka płacze. Daj mi ta matka chrzestna spokój. Ty jesteś durna. Młoda jesteś i nie wiesz, co to świat. Jak będziesz mieć pieniądze, to będziesz mocarna. Ta czego beczysz? Ta już tamto przepadło. Teraz jeno, żeby cię nie skrzywdzili. Hanka jak wyżej. Daj ta matka chrzestna spokój. Ta to żadna łaska. Ja już za ciebie będę gadać. Ja cię skrzywdzić nie dam. Podrażniona. Daj mi ta matka chrzestna spokój. Też same Dulska, Julia Sieliczowa. No i cóż, naradziłyście się? Trzeba się śpieszyć, bo już późno.
Czas iść do miasta. Ta drachowa z innego tonu. Proszę wielmożnych pań, to tak. Hanka gada, że wielmożny pan sam obiecywał łożenek. Pan żartował. Hanka tego na serio nie myśli. Byli świadkowie, proszę łaski wielmożnej pani. Kto? Wielmożna pani gospodyni. To bezczelność. Zaraz, zaraz. Tu już mowy o łożenku nie ma. Pan żartował. Powtarzam wam. Hanka dobrze wiedziała, co robi. Ja za nią jak za siebie. A że ciocia chce coś z łaski zrobić, to mu powinniście być wdzięczni. Więc ja tak myślę, że... Dulska, cicho. Nie galopuj się. No, kilkadziesiąt koron. Nagle Hanka postępuje do stołu i staje zuchwale między nimi. Ja ta będę gadać. Hanuś, czekaj, ja... Daj ta matka chrzestna spokój. Jak chcą mi moją krzywdę płacić, niech płacą. Patrzcie, jak się rozzuchwaliła. A ino, płaćcie, płaćcie. A nie... To choć matka chrzestna, i tak zapłacą. Są sądy i alimenta, a ja przysięgnę. Jezus Maria, tego tylko brakuje. Dziewczyno, i ty miałabyś sumienie? O, a ze mną to mieli sumienie zrobić to, co zrobili? Jak nie mieli sumienia, to niech teraz płacą. Hanka, ta nie krzycz. Daj ta matka chrzestna spokój. Ja się sama za moją krzywdę upomnę. A Jagusia Wajdówna nie wyprawowała to u nas alimentów? Co? Jak kto był bez sumienia nade mną, to i ja nad nim sumienia mieć nie będę. Dulska do Julia Siewiczowej. Zlituj się, daj jej co chce, tylko nie dopuść do skandalu. Ileż chcesz? Dajcie 1000 koron. Co? 1000 koron. Chwila milczenia. Kobiety mierzą się długimi spojrzeniami. Julia Siewiczowa cicho. Niech ciocia da. Bo będzie skandal. Boże mój drogi. Do Hanki. Cóż ty, ze skóry mnie chcesz obedrzeć? A mnie tu w tym domu nie obdarli z uczciwości? Ja prosiłam się, żeby mnie puścić. Chodźcie, matko chrzestna. Czekajcie, ale musicie podpisać, że nie macie do nas żadnego żalu i że jesteście załagodzeni. Hanka ponuro. Podpiszę. I nigdy nas się czepiać nie będziesz? Ja nigdy. Ale co ta ono zrobi, jak dorośnie, to już jego rzecz i Pana Boga. Do tej pory ja już żyć nie będę. Chodźcie. Wychodzą do sypialni. Julia Siewiczowa, Mela. Ciociu. Julia Siewiczowa we drzwiach. Czego? Ciociu, co się dzieje? Hesia cały czas podsłuchuje i tak się śmieje. Co się dzieje? Nic. Wszystko w porządku. Chwała Bogu. Julia Siewiczowa wchodzi do sypialni. Po chwili wychodzi Hanka, ta dratowa, Dulska. Hanka, ta dratowa, Dulska, Julia Siewiczowa. Później Zbyszko, Hesia, Mela. A teraz kuferek i jazda, żeby mi was w minutę nie było. Idziemy, proszę łaski pani. Całujemy rączki. To chodźcie, matko chrzestna, ta co się kłaniacie. Ach! Upada na sofę. Jezus Maria, co za dzień. No, ledwo żyję. Przecież to straszne, co ja musiałam przejść. 1000 koron. Widziała ciocia, że był nóż na gardle. Tak, ale tak. Do widzenia, cioci. Idę do siebie. Ja dostałam migreny z tego wszystkiego. Ale może ciocia teraz mogłaby nam mieszkanie wynająć? Nigdy. U mnie dom spokojny, moja droga. Potem możecie nie zapłacić, a ja muszę teraz odbić to, co mi wydarli. Ciocie to nic już nie nauczy. Dulska wyniośle. A czegoż to ma mnie uczyć i kto? Ja sama, dzięki Bogu, wiem, co i jak się należy. Julia Siewiczowa wzrusza ramionami i wychodzi. Dulska biegnie do drzwi Zbyszka. Zbyszko, idź do biura. Do dziewcząt. Hesia, kurze ścierać. Melagamy. Do sypialni. Felicjan, do biura. Wpada Hesia. Żywo, Mela.
Wchodzi Mela. Otwieraj fortepian. No, będzie znów można zacząć żyć po Bożemu. Wybiega do kuchni. W głębi przez przedpokój widać, jak Tadratchowa z Hanką przenoszą kufer. Mela biegnie ku nim. Anciu, Anciu, gdzie ty idziesz? Ty idziesz całkiem? Całuję rączki, panience. Jedna panienka tu co warta. Niech się ta panience powodzi, a innym to niech. Robi groźny gest ręką. Mela biegnie do drzwi Zbyszka. Zbyszko, Hanka się wyprowadza. Zamknął się Zbyszko. Mela, zwariowałaś. Słychać ciężkie zamknięcie drzwi. Mama ją wyrzuca, Zbyszko. Już drzwi się za nią zamknęły. Biegnie do okna. Nie widać jej. O, 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 idzie, niesie kuferek. Gdzie ona idzie? Taki śmiech. Znikła za rogiem. Boże mój. Płacze. A ja wiem. Wszystko słyszałam. Co to? Świeci się coś? Pierek? Na czworakach pełza pod fortepian. Przy oknie stoi oparta o framugę. Gdzie ona tak poszła? Ona była zapłakana. Starza się po scenie i śmieje się. A ja wiem! Hesia, nie śmiej się. Tu się stało coś bardzo złego. Jakby kogoś zabili. Hesia, ona się jeszcze utopi. Ona się nie utopi. Wzięła 1000 koron i pójdzie do tego Finansfacha. Mela z jakąś tragiczną rozpaczą. Cicho, Hesia, cicho. Nie śmiej się, Hesia. Ona wzięła 1000 koron i pójdzie za swego Finansfacha. Kurtyna zapada.